Pamiętam, jak pod koniec wakacji 2018 roku Maciek opowiedział mi o swoim pomyśle dotyczącym przereorganizowania tutaj podejścia do pracy w Blue Rank. Muszę przyznać, że od razu spodobało mi się to podejście. No i właśnie w taki sposób zostałam wcielona do tak zwanego eksperymentu. Dawno, dawno temu model pracy wyglądał tak, że większość czasu spędzaliśmy w tak zwanym naszym sosie. Pejcecz w pejceczu, SEO w SEO. Współpracowaliśmy z wieloma akantami oraz aby coś załatwić, trzeba było się nabiegać. Miało to oczywiście swoje plusy, nie mówię tutaj teraz o bieganiu. Jakie były wasze nastawienia do nowej organizacji pracy w Blue Rank? Okej, moje podejście do wprowadzenia zespołów partnerskich było dosyć neutralne. Mogę powiedzieć, że było neutralne jak Szwajcaria. Wychodziłem z założenia, że będzie co będzie. Reakcje na informacje o tym, że niedługo będziemy mieli teamy partnerskie, na pewno były podzielone. Z tych mniej pozytywnych, które ja zapamiętałam, najbardziej utkwiły mi w pamięci mniej więcej takie. Ja nie będę się do żadnego biurka przesiadać. Z krzesłem jeździć też nie będę. W ogóle, co to jest za pomysł i kto wymyślił te teamy? Ja sobie tego nie wyobrażam, to na pewno nie wypali. A jak jest obecnie? Mnie zespoły partnerskie bardzo dużo dały, zarówno pod kątem bardziej komfortowego zarządzania projektami, wiedzy, ale też pewności siebie. To, że jesteśmy jednym stałym zespołem, że mamy spotkania daily, dedykowany alias mailowy, czat, powoduje, że dużo szybciej wymieniamy się informacjami, no i sprawniej reagujemy. Zdecydowanie lepiej idzie nam identyfikowanie potrzeb partnera, a przede wszystkim odpowiadanie na te potrzeby kompleksowo, no i w końcu sprzedawanie kolejnych usług, co mnie szczególnie cieszy. Oprócz tego, że miło się zobaczyć, to na spotkaniach dużo rozmawiamy, inspirujemy się i dzięki temu na projekty patrzymy szerzej, bardziej strategicznie. A tak poza tym to się po prostu lubimy i tak, tak, zdecydowanie czuję to, możemy na siebie liczyć. No dobrze, to może powiecie trochę więcej o tym, jak nam się siedziało? Dobrze, ale krótko. Myślę jednak, że całkiem nieźle się zintegrowaliśmy i relacje między działami również się zacieśniły. Wydaje mi się, że klienci doceniają tę synergię działań. Same spotkania mają też teraz nieco inną energię i chyba są mniej stresujące, kiedy wiemy, co piszczy w danym obszarze. Dołączyłam do Blue Rank w czerwcu. Nie wszystkich z Was miałam okazję poznać i zobaczyć. To, co chciałabym powiedzieć o zespołach partnerskich, to fakt, jak się dzięki nim czułam. Dołączając do ZP5, miałam poczucie, że dołączam do grona świetnych osób, specjalistów, od których mogę bardzo wiele się nauczyć. Co więcej, mam duże poczucie przynależności, jeśli chodzi o ZP5. Wiem, że na tych ludzi mogę po prostu zawsze liczyć. Dzięki.